Chyba wszystko mam. Witajcie kochani, widzimy się dzisiaj na live, na którym będę robiła jedno z dań, które jest wyzwaniem u mnie na grupie zamkniętej. Mam nadzieję, że Was zainspiruje. Chociaż nie do końca robię je zgodnie z przepisem, dlatego że z wczorajszego obiadu zostało mi trochę żeberek i postanowiłam, że po prostu, no nie będę wyrzucać żeberek, tak, tylko po prostu dokończę. Cześć Magda. Fajnie, że ktoś pomału się zaczyna zbierać. Postanowiłam, że po prostu wykorzystam te żeberka, zrobię do nich kaszę warzywną. Opowiem trochę o tym daniu, opowiem trochę, cześć Małgosia, opowiem trochę o modyfikacji tego dania i jak Wy możecie sobie modyfikować swoje dania właśnie po to, żeby były zdrowsze. Ja mam do Was, przychodzę z taką myślą, nie? Bo skoro mamy tydzień, dzisiaj się zaczął tydzień wyzwania na wzmocnienie, to co Wam przychodzi pierwsze na myśl, kiedy chcecie się wzmocnić? Co robicie? Weźcie, dajcie mi znać w komentarzu. Bo ja mam swoją teorię, ale ciekawi mnie, jak jest u Was. Cześć Kasia, cześć Magda. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, fajnie, że jesteście. Więc jeszcze raz powtórzę, co Wam przychodzi na myśl, kiedy chcecie się wzmocnić? Co wtedy robicie? Czekam na Wasze komentarze, bo myślę, że Monika, cześć Monika. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby od tego zacząć. Poczekam chwilę, może ktoś się odważy. Wind, widzę, że na TikToku też się pojawił. Cześć! Nie wiem, jak tutaj odpowiadać. Cześć Alicja. O, fajnie, że jesteście. No to czekam. Co przychodzi Wam pierwsze na myśl, kiedy chcecie się wzmocnić? To mój mąż trochę, mam nadzieję, że nie będzie ten. Odstawiam cukier, tak, to jest bardzo dobry pomysł, żeby odstawić cukier, ale co jeszcze? Co jeszcze przychodzi Wam na myśl, kiedy myślicie o tym i chcecie się wzmocnić, kiedy wzmocnić swój organizm? Dzień dobry, Grażynko. Sony, witamy Sonego na TikToku. Małgosia, zaczynam dietę, okej. Właśnie, co jeszcze? Czy na przykład, może Was pokieruję? Albo zadam inaczej pytanie. Kto z Was, kiedy chce się wzmocnić, idzie do apteki? I po co idziemy do apteki, kiedy chcemy się wzmocnić? Malwina, cześć Malwina. Dużo warzyw i dobre oleje. Tak, Monika, bardzo dobre. Tak, właśnie to. A właśnie, jeszcze raz. Co bierzemy w aptece, żeby się wzmocnić? Biorę witaminy. Dokładnie, Marta. Najczęściej, tak jak pracowałam w aptece, a pracowałam dobrych 13 lat za pierwszym stołem, to ludzie, pięknie, ludzie przychodzą po witaminy. Po witaminy, po minerały i pytają, coś na wzmocnienie, Pani Aniu, bo czuję się osłabiona i tak dalej. Gdzie są te witaminy? No oprócz w tabletkach, tak? I w suplementach diety. To gdzie są jeszcze? No są przede wszystkim w warzywach i w owocach. I właśnie na tym polega nasze wzmocnienie. Zrobimy to bez chemii. Dlatego chciałam prowadzić tego live'a, dlatego zrobiłam to wyzwanie na grupie na Facebooku. Po to, żeby Wam uświadomić, że wzmacniać możemy się. Tutaj Monika też dobrze wie już. Cześć Ania. Właśnie, tutaj już spora ilość osób z Was wie, że wzmacniać możemy się nie tylko przez suplementację, ale możemy wzmacniać się po prostu jedząc warzywa i owoce, bo w tych warzywach i owocach są przecież witaminy, prawda? I my tego potrzebujemy dostarczyć do naszego organizmu bez chemii. A co się dzieje, jeśli my sami zaczynamy z dietą wprowadzać witaminy i minerały? Zaczynamy skupiać się na tym, i uważać na to, co jemy. I w międzyczasie uczymy się, co zawiera te witaminy, co może nas wzmocnić, a co nam szkodzi. I szukamy czegoś, co można wyeliminować. Tak jak Monika napisała, eliminujemy też cukier. No ja nie jestem fanką totalnej rezygnacji z cukru. No po prostu uważam, że taki rygor nie jest potrzebny, że tak powiem, w dniu codziennym. Natomiast sporadycznie, jeśli na przykład rozwinie się u nas kandydoza, czy coś, czy jakieś choroby, jesteśmy przeziębieni, czy mamy problemy z jelitami, myślę, że to jest dobry moment wtedy, żeby ten cukier ograniczyć. Natomiast jeśli przy takim codziennym funkcjonowaniu, kiedy dbamy o naszą dietę, myślę, że spokojnie możemy ten cukier zostawić, ale oczywiście też w umiarkowanej ilości. Cześć Magda, Renata dołączyła, Iza, fajnie, że jesteście, dobra. I
słuchajcie, więc co dzisiaj robimy? Trochę przerabiam i może to nie jest takie turbo zdrowe, jak jest w założeniu, w przepisie, ale tak jak mówię, ja wolę na przykład zjeść, dokończyć to, co wczoraj zaczęliśmy. Zrobiłam, ja akurat jestem na diecie i musiałam odstawić cukier, no ale nie do końca. No właśnie, samo ograniczenie spożywania ilości cukru może naprawdę dużo zmienić w naszym funkcjonowaniu. I trzeba to zauważyć, wtedy też trzeba się skupić na ciele i zobaczyć, jakie zmiany to wprowadza. Dlaczego to robimy? Bo to nas dodatkowo motywuje do tego, żeby utrzymać się w tym. Nikt z nas nie lubi zakazów, nakazów, rygorów, to już w ogóle. Słuchajcie, ja też nie lubię rygorów, tak? Aczkolwiek jeśli ja wiem, po co ja to robię, to ja to robię. Po prostu. I nie ma dla mnie problemu wytrwać w tym. Ale to musi być motywacja, wasza wewnętrzna motywacja, a nie zewnętrzna. Wewnętrzna to ja robię to dla siebie. Ja to robię, żeby wzmocnić moje ciało. Ja to robię po to, żeby być silniejsza, żeby być odporniejsza, żeby mieć więcej siły, żeby być bardziej wydajna w pracy na co dzień, mieć więcej energii dla dzieci, nie wiem, na pracę, na męża, na seks, kurde, na co tam chcecie, rozumiecie? Robię to dla siebie, bo chcę się ze sobą czuć dobrze, bo chcę mieć dobre samopoczucie. Ja to robię dla siebie, a nie dlatego, że ktoś powiedział. Nie, to nie działa. A na pewno nie na długo. Wy musicie motywację zawsze znaleźć w sobie. I dlaczego wy chcecie dla siebie to zrobić? Jeśli jakiekolwiek zmiany wprowadzacie w swoim żywieniu, chcecie przejść na diecie, zadajcie sobie pytanie, dlaczego ja to robię? Po co mi to jest i co mi to da? Dopiero wtedy możecie zaczynać. Jeśli okaże się, że motywacja jest wystarczająco silna. Tak to nie ma sensu. Od razu wam mówię, bo szkoda spalać waszej energii. Pamiętajcie, że każda porażka albo seria porażek może obniżać naszą motywację. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my naszą motywację budowali w sobie, budowali nasze poczucie sprawczości, siły, którą mamy, konsekwencji i uwierzyli w siebie, że damy radę. Jeśli my będziemy robić coś dlatego, że ktoś chce, a nie będziemy robili tego dla siebie, to jesteśmy prawie skazani na porażkę. I później kolekcjonujemy te porażki i to nie buduje naszego poczucia własnej wartości. Sukcesy budują, ale też jeśli mamy jakieś wyzwanie przed sobą, to ważne, żeby właśnie wiedzieć, że to jest ten moment, w którym ja jestem gotowa na to, żeby to coś zmienić, tak? Więc ja też, jak ktoś chce przyjść do mnie na dietę, to też zawsze mówię o tym, tak? Na ile jest, i rozmawiam o tym, na ile jesteś gotowa, czy potrzebujemy zbudować Twoją motywację, czy nie. No dobra, słuchajcie, zaczynamy od... Widzicie, miałam takie wejście, chociaż nie planowałam takiego wejścia zrobić. Mówić o motywacji i tak dalej, ale mam nadzieję, że to się dla Was przyda. Bo tak popłynęło z serca, wiecie, nie? Mam nadzieję, że to dla Was się przyda i że to będzie coś, co Wam da do myślenia, bo mamy początek roku, a początek roku zawsze jest okresem, w którym my mamy jakieś nowe postanowienia i pewne zmiany chcielibyśmy wprowadzić w naszym życiu, więc też trzeba wiedzieć, jak się za to zabrać, bo samo chce albo tak wypada, nie wystarczy. Nie? Robimy to dla siebie. Pamiętajcie, dla siebie. I najlepszą motywację zawsze znajdziecie tutaj. Dobra, więc tak, robię dzisiaj, to jest danie z wyzwania, które jest na grupie zamkniętej. Wszystkich z grupy zamkniętej zaprosiłam tutaj, żeby tego live'a zrobić otwartego, a reszta live'ów prawdopodobnie jeszcze jeden będzie na koniec, taki podsumowujący będzie już na grupie zamkniętej. No chyba, że coś się zmieni. Dobra. Arleta, nakładka jest dostępna. Słuchajcie, właśnie, nakładka szatkująca jest dostępna w sklepie, więc kto chce kupić nakładkę, wynocha z live'a i idźcie kupować, póki jest. Ja Ci chyba, Arleta, wysyłałam linka, więc zapraszam, kto chce kupić nakładkę, na razie weszła i można ją kupić, także na TikToku też parę osób pytało o nakładkę. W tej chwili nakładka jest, możecie kupować. Ja tam też pisałam wczoraj z jedną z dziewczyn, żeby odświeżała właśnie, bo kiedy odświeżać stronę? Jeśli jest coś na braku na stronie Forwerka, to najlepiej odświeżać rano koło godziny 9. Między 9 a 9.30 z reguły wchodzą braki. Także jak coś, to wejdźcie i kupcie sobie. Indeks warzywną kaszą. Dzisiaj wykonujemy to danie, będzie turbo zmodyfikowane. Możecie zrobić je tak, jak jest tutaj. Natomiast możecie wykorzystać po prostu resztki jedzenia, które macie na przykład z poprzedniego dnia, tak jak ja mam z tego, z wczoraj, tak?
Wczoraj robiłam żeberka w barbecue i dzisiaj po prostu do tego dorobię kaszę, bo sporo tego wyszło i, no i chcę po prostu to zjeść, tak? Może to nie jest zdrowe, aczkolwiek sama kasza, już dodatek kaszy też jakby wzmocni wartość odżywczą. I też jest podobne danie, indyk z warzywnym ryżem. I dlaczego wybrałam kaszę? Dlatego, że kasza jest bardziej bogata w wartości odżywczej. Ma więcej błonnika pokarmowego, ma więcej witamin niż ryż, po prostu jest bardziej i więcej minerałów niż ryż. Dlatego wybrałam tutaj kaszę i dlatego kasza pójdzie na wzmocnienie. Bo co w ogóle robi błonnik pokarmowy i po co on jest? No tak jak większość wie, no najczęściej błonnik kojarzymy z zaparciami, nie? W sensie bierzemy błonnik po to, żeby pozbyć się zaparć. Natomiast niewiele osób też wie, że błonnik jest też takim absorbentem dla toksyn w jelitach. Więc jeśli i taką szczotką dla jelit pomaga na przykład oczyścić te jelita, tak? Więc kiedy my spożywamy ten błonnik, to on nie dość, że właśnie pomaga w wypróżnianiu, to dodatkowo też sprząta, tak? Czyli widzi tutaj tam jakieś, nie wiem, poprzyklejane resztki pokarmowe, to no to chodźcie, idziemy, nie? No wy też chodźcie, idziemy i tak zbiera tą, wiesz, nie wiecie, masę tą całą do sprzątania, no i później jest wydalanko. No i właśnie po to jest błonnik. Jeśli nam tego brakuje, to po prostu wyobraźcie sobie, że to jest jak taki pokój, który jest w ogóle niesprzątany. O, albo inaczej, dam bardziej obrazowe określenie, jak kibelek, który jest niemyty. To właśnie tak wyglądają nasze jelita, kiedy nie spożywamy błonnika pokarmowego. Wszystko jest po prostu poprzyklejane do ścianek i po prostu tam się nawet nie chce usiąść, a co dopiero, wiecie, uczyścić, nie? Więc po to mamy ten błonnik, żeby to wyczyścić. Mam nadzieję, że to jest obrazowe, chyba bardziej się nie dało. Jedziemy z przepisem, bo ja chyba go nigdy nie zacznę robić, jak się tak rozgadam z Wami, nie? Dokładnie. Dobra, rozpocznij gotowanie. Jeszcze raz przypominam, indyk z warzywną kaszą. I tutaj części rzeczy nie mam, koperka nie mam, więc nie dam koperka. Troszeczkę inne składniki dam, bo przeszukałam przy okazji lodówkę. Wiecie, jak to jest po niedzieli? Przed weekendem robimy zakupy, potem po weekendzie okazuje się, że coś zostaje, więc trochę sprzątamy naszą lodówkę. I to jest też taki fajny przepis, w którym można posprzątać lodówkę. Więc był koperek, nie ma koperku, można dać pietruszkę. Ja wolę na przykład pietruszkę, bo pietruszka bardziej pomaga oczyszczać organizm. Chociaż można dać i pietruszkę, i koper, jak po prostu lubicie. Oba są bardzo wartościowe dla naszego organizmu do oczyszczenia, do wzmocnienia naszego ciała, do dostarczenia witamin. Pamiętajcie, że liście mają największą gęstość odżywczą. Z tym, że minus jest ich taki, że nie jesteśmy w stanie ich zbyt dużo zjeść. Dobra, ale warto je przemycać po prostu. I zobaczcie, tutaj mamy 500-600 gram mięsa z indyka. Ja zrobię coś takiego. Nie zrobię tego na całości, znaczy, bo kilka tych żeberek mi zostało, nie? Ale nie wykorzystam jakby wszystkich, bo chcę Wam tylko pokazać, że jest taka opcja odgrzania pieczonego mięsa. Już to robiłam i bardzo mi się to sprawdziło. I Wam też polecam na przykład nie odsmażać pieczonego mięsa na patelni, tylko odgrzać na waronie. I przy okazji pokażę Wam, jak wyłożyć papierem do pieczenia waromę, tą górną część. Dlatego, że nie chcę, żeby mi sos z tego mięsa, chociaż kurde, może i lepiej by było. Jak myślicie? Lepiej, nie? Jak mi trochę tego sosu z mięsa skapnie na kaszę. Dobra, ale i tak Wam pokażę tą waromą. Więc ja na przykład można wyciąć kształt waromy, czyli przykładamy sobie do waromę na papier, obrysowujemy, po prostu wycinamy. I pamiętamy tylko, że te otwory tutaj muszą być odkryte, to może być całe zakryte. I tutaj mamy jeszcze, można, ja robię tak, jak robię na przykład jajka sadzone albo szakszukę, to po prostu, zobaczcie, zawijam i robię taką rynienkę jakby, tak? A widzicie, trochę na pałę to robię. Dobra, mamy rynienkę i po prostu wkładam ją tutaj. I to jest gotowe. I bardzo fajnie się sprawdza przy szakszuce, przy omlecie, przy jajkach sadzonych, więc polecam Wam. Natomiast jeśli chodzi o żeberka, no warto później wrzucę, chociaż dobra, nie. Tutaj położę i one sobie będą gotować się na parze. One się właściwie odgrzeją na parze i wtedy to mięso, bo wiecie, jak jest w piekarniku i one trochę poleży, to ono tak jakby
robi się bardziej suche, nie? I wtedy, tak jak chcemy je odsmażyć, to już nie jest takie apetyczne, odsmażane, pieczone mięso. Natomiast jak zrobicie je na warowie, to powiem Wam, że naprawdę jest bardzo smaczne, bo odzyskuje tą taką sprężystość, miękkość i dla mnie rewelka. Polecam Wam, a jak spróbujecie, to dajcie znać, jak Wam się sprawdziło i czy Wam smakowało. Więc teraz wrzucę rewelkę. Zobaczcie, trochę mi ich zostało. Więc wrzucę, bo będę jadła później z mężem, jak skończymy tego live'a i się ugotuję, to zjemy. Niecałe odgrzewam, bo oczywiście nie ma sensu całego odgrzewać wszystkich kawałków. O, jak zwykle. No i tutaj ustawiam tak, żeby były po prostu otwory odkryte, tak? Nie można wszystkich otworów zakryć. No i dalej, idziemy. Ja sobie to odstawię, więc to mam przygotowane. I dalej, poczekajcie, dalej. Aha, tutaj przyprawiamy to mięso z indyka. Możemy kupić takie pokrojone na kawałki. Bardzo tutaj polecam pierś z indyka, bo bardzo fajnie się gotuje i jest naprawdę miękkie to mięso. Ewentualnie z kurczaka, ale wtedy już nie będzie nam pasowało pod dietę na wzmocnienie, dlatego że mięso z kurczaka no nie jest tak dobre i jest bardziej zanieczyszczone chemicznie niż sterydami, niż mięso na przykład z indyka. Dobra, i teraz tak. Do naczynia miksującego, więc jakby to mięso mamy już przygotowane, odstawione. Do naczynia miksującego wkładamy 200 g marchewki, więc ja wrzucam sobie marchewkę i możecie tak naprawdę sobie posprzątać lodówkę i tutaj wrzucić wszystko inne, co chcecie. I tutaj mamy różyczki kalafiora. Tutaj mi się skończył bulion robić. Koncentrat bulionu właśnie zrobiłam, bo już nie miałam chyba 2 tygodnie, rozumiecie? Dramat. I dam cukinię, bo akurat mam cukinię, chcę ją wykorzystać, więc pokroję sobie w kawałki. Tutaj mamy różyczki kalafiora, ale ja dam brokuł i brokuł położę luźno. Nie chcę go rozdrabniać na małe kawałki, chcę, żeby był w takich większych kawałkach, dlatego że uważam, że to apetycznie wygląda. Kalafiora nie mam, więc po prostu nie daję. Jakbym miała mrożonkę warzyw, to bym położyła mrożonkę warzyw po prostu na to wszystko. Można by było dać jeszcze pietruszkę, ja dam jeszcze pieczarki, ale pieczarki też dam na koniec. Nie będę ich rozdrabniać w naczyniu miksującym, bo miałam te malutkie pieczarki, które po prostu przekroiłam sobie na pół i tyle. Także zakładam. Zobaczcie, tak to wygląda teraz. I przykrywamy. I teraz będzie nam to rozdrabniać. Ile? 3 sekundy? Dobra. I teraz te warzywa wysypiemy sobie tutaj. Ja położę najpierw tego brokuła. Można sobie tak, albo można na jednej stronie na przykład, jak Wam tam pasuje. Widzicie? Widzicie dobrze. Widać. Okej. Okay. Widzę, że też na TikToku się zebrały osoby. Witajcie! To mój drugi live tutaj. No, ale widzę, że Wam też się... Oj, Kasia! Boże, Kasiu, co u Ciebie słychać? Tak dawno się z Tobą nie pisałam, nie nagrywałam się, że po prostu normalnie widzę, że się stęskniłam. Dobra. Okej, okay, zobaczcie, mamy pokrojone i przygotowane warzywa. Już Wam pokazuję, jak to bliżej wygląda, żebyście w ogóle zobaczyli. Tak drobno pokrojone, ale nie miazga. Mariola, cześć Mariola, o Sylwia, mój Boże, ile Was się tu zbiera. Dobra, więc przesypujemy teraz to na warumę. Okej. Okay. I te pieczarki można tutaj posypać, a można posypać koło mięsa, więc jak tutaj nie macie za bardzo miejsca, to posypujemy koło mięsa. Tam, gdzie miejsce się znajdzie, tam po prostu wrzucamy. Nawet koło mięsa mi się wydaje fajnie, bo te soki z pieczarek też, że tak powiem, dadzą swoje do tego mięska. Mężu, co tam? Zbiera się. Dobra, to mamy tak przygotowane. Ładny, nie? No i tutaj, zobaczcie. Tak i tak. Więc to odkładamy na bok. I przygotowane już. I dalej, teraz. A gdzie ja położyłam na ciebie miksujące? Jest. Zgarniam sobie z tej części kopystką i wlewamy 1200 g wody. Wtargujemy. On tutaj ma wagę, więc nam pokazuje od razu, ile nie muszę dodatkowej wagi używać, żeby sprawdzić, ile jest, bo cały czas mi pokazuje, jak wlewam. Dobra, ciekawe, czy będę miała tyle wody. Skończyła się tu. 1200.
200. Ok, idziemy. 5 gram oleju, więc daję sobie oliwę z oliwek. 5 gram, 10, u mnie poszło 13. Myślę, że tutaj można troszeczkę więcej dać, bo wtedy naprawdę ta kasza, albo masła możecie dać. Jak dacie masło, to też jest mega pyszne, po prostu takie, no takie maślane. Kto nie lubi smaku masła? No hej, witam, co robisz? Alicja, słuchaj, robimy indyk z warzywną kaszą, z tym, że ja zamiast indyka wykorzystuję wczorajsze żeberka w sosie barbecue, żeby nie zmarnować tego jedzenia, po prostu wykorzystać. A odgrzewane na parze naprawdę są bardzo smaczne. No i tu mamy tak, 2 łyżeczki koncentratu bulionu. Ja teraz bulion zrobiłam sobie świeży. Czekajcie. Zobaczcie, taka gęsta pasta wychodzi. Aromat po prostu niepowtarzalny. I też jak nie macie wszystkich składników do tego koncentratu, to po prostu dajecie to, co macie. Ja dzisiaj wrzuciłam tu resztę pieczarek. Wrzuciłam zwiędniętą pietruszkę i wrzuciłam, co jeszcze wrzuciłam? No właśnie ten pień, korzeń, o, nie korzeń, pień taki, o, jak to się nazywa, od brokuła. Taki, to jest mój mąż. Pa. On się wstydzi pokazywać na live'ach i zawsze unika, nie? Ale wiecie, jak się złapie, to no. Okej, dobra, podoba mi się ta inspiracja, będę częstym gościem, zapraszam bardzo serdecznie, będę częstym gościem, wypróbowałam Pani ciasto kakaowe, wyszło super. No właśnie, ono jest po prostu błędne, też je bardzo lubię. Dobra, i wkładamy teraz koszyczek. Właśnie, bierzemy koszyczek. Koszyczek i wkładamy do naczynia miksującego, tak, do tej wody tutaj. Poczekajcie, czy ja soliłam to? A nie, wydałam koncentrat. W koncentracie jest przecież sól. Dobra, i 250 gram kaszy jęczmiennej pęczak. Ja sobie troszeczkę wymieszam kaszę pęczak z... Czekajcie, myślałam, że... Aha, pomalowane zęby, nie? Co tam, usta? Przejadę się po zębach. Dobra, słuchajcie, pomieszam sobie kaszę pęczak z kaszą gryczaną białą. Oczywiście dam więcej pęczaka, bo dzieci bardziej tolerują, ale gdzieś tam się przemyci tą kaszę gryczaną, bo kasza gryczana jest jedną właśnie z tych bardziej wartościowych kasz. I myślę, że warto ją przemycać. Tak samo jak gotuję ryż biały z domieszką tego ryżu czarnego. Wiecie dlaczego to robię? Z dwóch powodów. Dlatego, że wartość odżywcza, a po drugie dzieci już pomału przyzwyczajają się do ciemnego ryżu, do innej kaszy. I to są takie zmiany wprowadzane małymi krokami, które pozwalają w sumie dojść do tego momentu, że dzieci bardziej chętnie będą patrzyły na to, co my chcemy im podać, nie? Także myślę, że to jest jedna z takich fajniejszych metod wprowadzania nowych składników w żywienie dzieci. Dobra. I teraz kasza gryczana biała. No, do 200. Nie, dla mnie wystarczy. Kasza, w ogóle umówmy się, kasza jest bardzo sycąca. Możecie oczywiście wrzucić większą ilość. Możecie wrzucić większą ilość, natomiast jeśli, Boże, Wam zostanie, to możecie wykorzystać do czegoś innego. Taką ugotowaną kaszę możecie wykorzystać do dania typu kaszotto. Już nie musicie gotować kaszy, wystarczy, że zrobicie do tego jakąś sałatkę, wrzucicie do tego kaszę i macie kurde kaszotto, nie? Proste, proste. Dobra, na pokrywę naczynia miksującego. I teraz zakładamy pokrywę. Sprzątnę sobie tutaj. Na to zakładamy waromę razem z naszym daniem, tak? Przypomnę. Mamy tutaj marcheweczkę, mamy cukinię i co my jeszcze dawaliśmy? To tylko chyba. No. A tutaj mamy i brokuł, a tutaj mamy pieczarki i te żeberka do ogrzania. Dobra, przykrywamy tym i nastawiamy. A tu jest jeszcze zielony groszek, ale ja nie daję, bo nie mam nawet, więc... Widzicie, ile rzeczy nie było, a jednak danie da się zrobić. I to właśnie o to chodzi, żeby Wam też pokazać, że nie musicie mieć 100% składników, żeby zrobić naprawdę dobry posiłek i pełnowartościowy obiad. Wystarczy, że macie coś w lodówce i z tego czegoś można zrobić naprawdę fajny posiłek.
Więc zapraszam Was jeszcze raz do wyzwania, do grupy zamkniętej, gdzie będziecie mogli sobie zaproponowanych przeze mnie dań skomponować cały tydzień i po prostu razem ze mną wzmacniać się i przy tym edukować, jak zdrowo komponować posiłki. Co ja tutaj zmieniłam, podsumowując, co tam pysznego robisz, Emilia? Jeszcze raz. Indyk z warzywną kaszą. To jest tak jak indyk z warzywnym ryżem, tylko tutaj mamy kaszę. Więc jeśli chcemy wzmocnić nasze organizmy, to czego szukamy? Witamin. A te witaminy gdzie są? W warzywach i owocach, więc im więcej warzyw, im więcej owoców, tym lepiej. Jak w ogóle nie liczyć, bo jest zalecenie, żeby tam 500 gram owoców i warzyw dziennie jeść, tak? Czy 400, już nie pamiętam. Wiadomo, im więcej, tym lepiej. Natomiast ja mam taką zasadę. 3 warzywne posiłki. Może być to jedno warzywo, na przykład zjem całego pomidora. Może być to zupa. Zupa też zalicza się, oczywiście nie rosół, nie? Tylko jakaś taka właśnie barszcz, gdzie jest dużo warzyw. Jarzynowa zupa i tak dalej. Plus surówka. Czy to jest dużo? No hello, to nie jest dużo. Jeśli robicie turbo kanapki, to na turbo kanapkach, wiecie, w moim wykonaniu, to jest dużo warzyw. Tam kładziemy pomidor, kiełki, ogórka, kładziemy sałatę, rzodkiewkę, możemy położyć jakieś liście szpinaku i tak dalej. I już mamy kolejną porcję warzyw. I to tak naprawdę nie jest trudne, kiedy sobie uświadomimy, ile to naprawdę jest, tak? Więc spora porcja surówki na talerzu, kosztem na przykład ziemniaków, trochę mniej ziemniaków, trochę więcej surówki, na kanapkach jakieś warzywko, plus do tego zupka. Można. I tutaj, albo na przykład tutaj warzywa dodaliście, tak? I też mamy dodatkową porcję warzyw. Czytam Wasze komentarze. Udostępniam takie rady, niech idą w świat. Dziękuję bardzo! Słuchajcie, udostępniajcie. O, witam! Witam, ktoś ze mną się wita na TikToku. Boże, pierwszy komentarz z tego live'a. Super, rozkręcajcie się, nie? Razem ze mną. Dobra, słuchajcie, już głos tracę. Jak dostać się do grupy zamkniętej? Jaka jest nazwa? Termo Anka, świadome odżywianie. Po prostu, bardzo prosto. Prawdopodobnie będę zmieniać nazwę tej grupy na Termo Anka Diety. Ale to nie od razu. Ja Was na pewno poinformuję. Dobra, tutaj jest. No to Sylwia, zapraszam Cię do grupy, dołącz i baw się razem z nami. Ja tam też dałam instrukcję i zrobiłam live'a osobnego na tej grupie, właśnie jak komponować posiłki, jak sobie układać ten jadłospis, na co zwrócić uwagę. Dołączyłam też taki plik, w którym są takie podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz skala głodu, która jest naprawdę bardzo pomocna, kiedy chcemy nauczyć się świadomie odżywiać i po prostu bardziej o siebie dbać. I pamiętajcie, że naprawdę dieta czy zmiany nawyków żywieniowych nie muszą oznaczać rygoru. Absolutnie nie jestem w ogóle tego zwolenniczką, bo wiem sama, jak reaguję na rygor albo zakazy, nakazy, które na mnie się nakłada. Nie cierpię. Więc też staram się osoby, z którymi pracuję na diecie, czy pomagam im zmienić nawyki żywieniowe, żeby dla nich to było przyjemne, bo jak jest dla nich przyjemne, to dla mnie też jest przyjemne, nie? Właśnie o to chodzi. Boże, ile serduszek. No dobra, to udostępniajcie. A jeszcze na koniec, słuchajcie, cena Thermomixa od lutego idzie w górę, więc jeśli ktoś z Waszych znajomych zastanawia się, czy nad zakupem Thermomixa, to myślę, że nie ma na co czekać, po prostu trzeba zamawiać w styczniu i korzystać jeszcze ze starej ceny. A dodatkowo można w zestawie dostać z nakładką szatkującą, tą, która ostatnio wzbudza tak dużo emocji. No dobra, ja kończę, a jak skończę, to wrzucę na pewno zdjęcie tego dania, jak to wszystko wyszło. Po prostu w formie postu. I słuchajcie, jeszcze coś chciałam, a jest Pani dietetykiem? Tak, i psychodietetykiem też. Właśnie czekam na swój dyplom, bo przyszedł pocztą i nie mogę go odebrać, bo już zmieniłam miejsce zamieszkania, więc muszę specjalnie jechać do starej poczty, żeby odebrać mój dyplom. Masakra po prostu, nie? Ale dobra, pojadę, nie mogę się doczekać, ale będę mogła Wam go po prostu pochwalić się nim, bo to jest dodatkowo kolejny mój sukces, tak? A jeszcze ja jestem w trakcie robienia kierunku coaching żywienia, czyli właśnie jeszcze bardziej, żeby merytorycznie, mentalnie Was wspierać tutaj, motywować do tego, bo największą siłę, pamiętajcie, to Wy macie w
sobie, tylko trzeba się do niej dokopać. Każdy z Was może osiągnąć cel, jaki tylko sobie wymarzy. Tylko tutaj trzeba poszukać, nie na zewnątrz. Tutaj. Bo wszystko, co idzie z serca, może być wyjątkowe. Naprawdę. Dobra, kończę. Do zobaczenia i dziękuję Wam, że jesteście. Pięknego dnia. Pa! Pa, 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 pa.